Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. No i z doświadczenia. Ja cały czas mówię o doświadczeniu, bo to czasami różni się od teorii, to znacząco. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że jeśli ten moment się nie przegapi, się wyłapie i na przykład zrobi się odcinek trasy, gdzie tam oczywiście zakładając, że wszystko jest z autem w porządku, temperatura, wszystko. I zrobi się ten odcinek tak 30 km, 50, 60, tak, w stałych obrotach. Bez jakby pracy pedałem, przyspieszenia, bez zmiany biegów, da mu się to jakby i on sobie sam powinien z tym poradzić, tak, w pierwszej fazie. Jeśli mu się tego nie pomoże w taki sposób, jak tam przewiduje producent, jest procedura, gdzie można wymusić sterownikiem silnika przez odpowiedni program wypalanie na postoju, tak. On wiadomo, nie jest już takie komfortowe dla motoru, dla silnika, bo auto stoi tak na postoju, nieobciążone, a zakres obrotów jest między 2 a 3 tysiące. Tak? I to trwa do pół godziny, więc wiadomo, co z tym silnikiem się dzieje. Producenci zabraniają w takiej sytuacji na przykład trzymać auto na kanale, gdzie są deski, tak? Na gruncie pokrytym trawą, bo może dojść pożaru. Przede wszystkim wygłuszenia, osłony, nic nie może leżeć, bo temperatura sięga tam mniej więcej 600-700 stopni. Tak. Mówimy o temperaturze układu wydechowego całego. Tak, układu wydechowego. To auto aż drży całe. Więc to nie jest komfortowa sytuacja, czasami bez wyjścia, tak? Trzeba ją zastosować. Potem mamy oczywiście tu, jak Państwo widzieli, takie urządzenie, takie, w którym można to symulować, czyli do temperatury piec pracuje około 6 godzin przy wypalaniu. Mówimy o zdemontowanym DPF-ie, w temperaturze 570 stopni do 600, czyli to jest taka temperatura, gdzie on jest dopalany. I potem jest jeszcze taka, tu Państwo akurat tego nie pokażemy, to ze względów marketingowych, jak to wygląda, takie troszeczkę danych chronimy. Jest zawibrowywany taki DPF i specjalnym akumulatorem ciśnienia wystrzeliwany zwrotnie, czyli pod prąd, I z prądem, tak bym to nazwał, i znowu odwrotnie, aż do momentu, kiedy tam nie będzie z niego nic się wydobywało. To byśmy w taki sposób to określili. I to jest jedyny sposób przy użyciu tego pieca, taki do tej pory tylko to wymyślono. Nie ma innej metody takiej normalnej i rozważnej. No, wiem, że sami stosowaliśmy kiedyś, wlewaliśmy jakieś preparaty, inne rzeczy. Za kilka zapłaciliśmy filtrów, więc już tego nie stosujemy i zakupiliśmy piec, tak? Wprowadzanie w temperaturę wypalania, tak, nie wiem, jak to też kiedyś próbowaliśmy, wiadomo, jakimś palnikiem, no to ten też filtr pękał, nie nadawał się do niczego, więc to jedyne rozumne rozwiązanie zostało, no i takie, które jeszcze niestety się stosuje, tak, wycinanie, aczkolwiek czasami nie ma innego wyjścia już, tak, bo no ale tutaj nie będę nad tym się rozwijał, bo to niezbyt nie powinno mieć miejsca, nie powinno się wydarzyć. No ci, co to wycięli, wiedzą, o co chodzi. W każdym razie badania w tej chwili są niemożliwe, techniczne badania okresowe nie będą możliwe z czymś takim. Po prostu nikt o zdrowych zmysłach się nie podłoży. Dwa, zaczynają się kontrole stanu technicznego pojazdu na drogę, gdzie już Państwo pewnie też słyszeli, że i policja, i inspekcja transportu drogowego potrafi z lustrami czy z innymi rzeczami zaglądać, czy ten filtr jest. I dlatego też podejrzewam, tu pan redaktor chciał porozmawiać o tych filtrach, a my też dlatego kupiliśmy to urządzenie. No, kiedyś problem zatwiał się wycinając. No, w tej chwili nie można już tego stosować, no, bo auto wyklucza się z ruchu. I w ogóle się zaczynają wielkie, ogromne problemy. I jeszcze tutaj bym chciał na temat tych DPF-ów wspomnieć, że tutaj mówiliśmy o tym, że temperatura jest podnoszona przed tryskiwacze pojazdu. To takie modele może wcześniejsze, ja tak kojarzę to wcześniejsze, natomiast w tych młodszych autach stosuje się wtryskiwacze, dodatkowy wtryskiwacz mający podnieść temperaturę w układzie wydechowym. I on jest montowany przeważnie w kolektorze wydechowym na ujściu z silnika. I on jest podłączony też do układu paliwowego i on w momencie, kiedy wyczuwa właśnie to przypchanie,
zaczyna wstrzykiwać paliwo do tego kolektora wydechowego celem podwyższenia temperatury, tutaj nie już w silniku, w całym kolektorze, tylko jakby w samym układzie wydechowym. I tutaj z tymi wtryskiwaczami, jak obserwujemy, też już są problemy, bo raz, że nie ma jakby całego zaplecza, które diagnozuje sam wtryskiwacz. My tu jakby raczkujemy, przynajmniej tutaj lokalnie też uczymy się tego. To są sytuacje, kiedy auta kopcą nie wiadomo z jakich powodów. To są sytuacje, kiedy auto traci moc. Też tam z wyniku błędu z tego wtryskiwacza. I mieliśmy ostatnio taki przypadek Toyoty. Toyota miała 2 lata i 70 tysięcy i właśnie ten wtryskiwacz się uszkodził i kosztował w cenie zakupu 7 tysięcy złotych. I też nie gwarantowało to wyeliminowania usterki, bo są sterowniki tak skonstruowane i skomplikowane, że jednoznacznie nie ma odpowiedzi i nie ma weryfikacji. To nie wynika z tego, że na przykład my nie dysponujemy testerami, bo dysponujemy profesjonalnymi testerami legalnymi, testerami, które mają aktualizację przynajmniej ze 4 razy w roku i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I też wiemy, bo mieliśmy raz też z jednym z aut problem, był serwisowany też w autoryzowanym serwisie, też sobie nie mogli tam poradzić i drogo jakby zakupu kolejnych części dobrnięcia aż do początku, tak? Czyli to są rzeczy, które w tej chwili generują bardzo duże koszty finansowe, więc jeśli zawczasu można zadbać o to, tak, to tutaj bym prywatnie polecał, żeby zadbać, czyli jakość oleju, czas zmian oleju, te systemy EGR, je trzeba czyścić. Ci, co już mieli z nim problemy, to wiedzą, że przed czasem, zanim silnik zaświeci kontrolkę, że coś tam z nim się dzieje, to przed czasem oczyścić, tak? Przepustnice, termostaty, jakieś tam wtryskiwacze, wiadomo, no nie każdy sprawdzi, bo to nie jest takie proste, no ale filtr paliwa, żeby nie niszczyć wtryskiwaczy, ropa ze źródła, które gwarantuje przynajmniej jakość. Tutaj jeśli mówiąc o paliwie, to może wspomnimy, mieliśmy ostatnio takie auto po zatankowaniu, w którym wtryskiwacze i pompa wtryskowa zostały spalone. Nie mamy tutaj laboratorium, ale tak sądząc po tym, jak ręce piekły po zdemontowaniu pompy paliwa ze zbiornika, że to musiał być jakiś kwas. No, słyszeliśmy, że odbarwia się paliwo kwasem, czyli olej opałowy kwasem. No, zeżarło to wszystko, koszt był niesamowicie wysoki. I tutaj chyba ta oszczędność na zakupie taniego paliwa wyszła komuś bokiem. Także no te proste takie rzeczy. No na wszystko nie, na pewno nie mamy wpływu związanego z tym filtrem, bo na pewno mniej psuje się mokre. Ja to z doświadczenia, bo ja nie jestem tutaj technikiem w sprawie DPF-ów. Ja to na co dzień robię i obserwuję to, co tutaj mam możliwość obserwowania z tego sporo, więc mokrych prawie nie naprawiamy. Uzupełniając tylko płyn w zbiorniczku, tak, pod autem, czy tam gdziekolwiek indziej, gdzie tam producent jego umieścił, to są tylko takie naprawy makijażowe, bym to nazwał. Natomiast te wszystkie suche, to jest plaga egipska. Panie Robercie, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, kierowca, styl jazdy ma generalnie duże znaczenie, z tego co zrozumiałem z naszej... No tutaj o stylu jazdy akurat nie mówiliśmy, no ale tak zwane to ściąganie z gazu, tak, no wtedy jest duża dawka paliwa, powietrze, tak, raptowne te wszystkie zmiany, jeśli auto jest oczywiście dostrojone dobrze, czyli turbosprężarka, geometria w turbosprężarce, nie ma żadnych nieszczelności w rurach dolotowych, wsących, no to sobie auto radzi, ale w momencie wiadomo, te auta już nie są takie jak 20 lat temu i one są tak robione, żeby się psuły i każda nieszczelność, każda jakiś zły obmiar powoduje tak zapychanie jego, czyli te raptowne zmiany. Aczkolwiek tutaj, żeby tu wszystkich pocieszyć, nie mają Państwo wpływu na to. Praktycznie ja sam mam problem z DPF-em, tak? Także nie mają Państwo wpływu. Jedyne, co można zrobić, to po prostu zadbać o te rzeczy, o których mówiłem, czyli temperatura, czasami przejechać się za miasto i nie chodzi o to, żeby pędzić tam ze 100 km na godzinę. Można trzecim biegiem między 2,5 a 3 tysiące, tak gdzieś 30 km mniej więcej, bo nawet z procedur wypalania tak wynika, jak się robi to w ruchu i przejechać, dać mu się oczyścić. A tak mniej więcej pojazd, co jaki okres wprowadza się w ten stan wypalania? I tutaj jak jest rozbudowany system diagnostyczny, to widać przy jakim przebiegu on próbował, tylko tyle widać.
z parametrów tam zapisanych przez sterownik, widać przy jakim próbował i ile razy mu się nie udało, tak? Ale ogólnie to można zaobserwować tylko w taki sposób, co bym zwrócił uwagę, zaczyna z tyłu biały dym z tłumika wydobywać się. To oznacza przeważnie, jeśli auto oczywiście sprawne, że została podwyższona dawka paliwa, tak? Więc nie jest do końca spalana. Obroty troszeczkę podnoszą się, tam myślę, że ponad 1000, tak? I to jest taki symptom, że on coś próbuje zrobić, tak? W większości tam nikt nie zwraca uwagi, trzaska drzwiami, zamyka i wychodzi. Komunikatów jako takich na deskach rozdzielczych nie ma. Niektóre pojazdy może mają bardziej rozbudowane systemy i tam gdzieś to można zauważyć, ale z reguły z rozmów, no bo nie wiadomo, wszystkich aut nie znamy i nie wiemy, jakie tak są rozbudowane. Ogólnie jest jakby cała budowa jest nam bardzo dobrze znana, aczkolwiek ta już takie integralne części systemu nawigacji pojazdu, to już bardziej użytkownicy. Ale w większości ludzi nie mają świadomości, że coś tam próbowało się zadziać i się nie udało. Ale gdybyśmy wychwycili taki moment, jakże kopci, no to dać pozwolić jemu. Jeżeli oczywiście możemy i mamy czas, nawet się przejechać za miasto. Tak, dokładnie się przejechać, no jeśli wyczujemy. Ja mówię osobiście z doświadczenia, że ja nie wyczułem tego momentu, nie wyczułem i to jest takie naprawdę bardzo kłopotliwe, denerwujące dla wszystkich. Mało tego, jest bardzo kosztowne. Bardzo kosztowne, bo tutaj próbowaliśmy jakiś czas montować zamienniki, ale to zakupione przez klientów i zdarzało się, że nad 15 kilometrów nie przyjeżdżały, tak? Czyli nie mogę tu być rzeczoznawcą w kwestii zamienników tych filtrów, ale zaobserwowałem, że jakoś to sobie nie radziły. No to troszeczkę Państwa postraszyliśmy dzisiejszym odcinkiem, ale proszę się nie martwić, bo oczywiście nie wszystkich pojazdów to dotyczy. Ja dziękuję Panie Robercie za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie. A Państwa zapraszam do obejrzenia kilku filmików, na których zobaczycie Państwo, co się dzieje z spalinami w pojeździe, który ma wycięty DPF albo uszkodzony właśnie filtr cząstek stałych. Zapraszam. Smoky. I na filmikach Państwo właśnie zobaczyli, co się dzieje, gdy pojazd jest niesprawny. Dlatego dbajmy o ten element, bo ewentualne naprawy naprawdę dużo kosztują. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.